Witam Cię w 8 odcinku podcastu IT i Ty. Rozmawiamy w nim o dzieleniu się wiedzą za pomocą platform szkoleniowych. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl/8. Przypominam, że z moim poprzednim gościem snuliśmy wizję o programiście przyszłości. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy, czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT, a może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w tym świecie przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o dzieleniu się wiedzą za pomocą platform szkoleniowych. O jednej z takich platform opowie nam lider zespołu Resource Management w firmie Capgemini, Magda Rucińska, pasjonatka dzielenia się wiedzą, edukacji kobiet w branży IT i odkrywania nowych miejsc i możliwości. Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki wspaniałych córek. Cześć Magda. Cześć Damian. Krzysiek Kępiński z podcastu Porozmawiajmy o IT robi świetną robotę w kwestii popularyzacji podcastów poprzez zadawanie zawsze na początku pytania, czy jego gość słucha podcastów i jeśli tak, to jakich. Postanowiłem pożyczyć od niego ten zwyczaj, gdyż sam poprzez odpowiedzi udzielane przez jego gości trafiłem na kilka wspaniałych podcastów, które do tej pory subskrybuję. Więc Magda, pytanie na rozgrzewkę. Czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to jakich? Wiesz co, Damian, prawdę mówiąc, słucham ich od niedawna, a zachęciłeś mnie do tego właśnie ty. Wcześniej nigdy ich nie słuchałam, także słucham twoich podcastów póki co w tak zwanym wolnym czasie, ale widzę w podcastach bardzo duży potencjał. Wydaje mi się, że takie podcasty, szczególnie dotyczące świata IT, dają słuchaczom bardzo wiele możliwości. Począwszy od takich zupełnie oczywistych, czyli pokazanie przez specjalistów w branży od tak zwanej kuchni. Ponadto dają możliwość budowania sieci kontaktów, a także w przyszłości mogą faktycznie przyczynić się do tworzenia takiej branżowej community, o której wspominałeś w jednym ze swoich odcinków. Sam osobiście najwięcej czasu na słuchanie podcastów poświęcam, gdy już zawiozę na przykład dzieci do szkoły i wracam do pracy. W związku z tym poprzez lockdown narobiłem sobie troszkę zaległości w podcastach, które subskrybuję, no ale na szczęście od września wszystko wróciło w miarę do normy i nadrabiam już te zaległości teraz z nawiązką. Magda, powiedz mi w ogóle, jak zaczęła się twoja przygoda z komputerami? Przygoda. Czy to była przygoda? Wiesz co, myślę sobie, że tak, że kiedyś to się po prostu zaczęło i w ogóle ten taki dźwięk, który słyszę zawsze w czołówce twoich podcastów, od razu mi te czasy przypomina, tak? Bo to był dźwięk, który towarzyszył łączeniu się z internetem poprzez, zdaje się, telekomunikację polską. Wtedy takie łącza mieliśmy. No i ten dźwięk tak często powodował konflikty w moim domu. Budził mojego tatę, gdzieś tam w nocy chcieliśmy z bratem się połączyć, a tata, no wiadomo, z powodów czysto finansowych chciał nam ilość tych połączeń zdecydowanie ograniczyć, bo wówczas to nie były małe pieniądze. Także jak tam gdzieś tam chcieliśmy dłużej posiedzieć w tym internecie, to musieliśmy zawsze z bratem jakieś wymyśleć na to sposoby. Dzisiaj jest to o wiele prostsze. Ja nie wiem, kiedy moja córka starsza wchodzi, wychodzi, po prostu ten internet jest ogólnodostępny i to dobrze. Natomiast pamiętam też czasy, zanim pierwszy PC pojawił się w naszym domu, mieliśmy z bratem takie urządzenie nazwane Commodore C64. Taką nazwę kojarzę, myślę, że dobrze. No i to urządzenie było na kasety. Mogliśmy tam wrzucać kasety z grami. Uwielbiałam grać. Zawsze tam z bratem się kłóciliśmy o joystick, to teraz i tak dalej. Mieliśmy jeden joystick na początku, więc pamiętam te wszystkie nasze problemy z tym związane. No i później również byłam jakimś tam fanką gier i od tych gier się zaczęło.
Pamiętam, Damian, że wspólnie również graliśmy w jakieś interesujące bądź mniej z dzisiejszego punktu widzenia, patrząc na to gry. Co dalej? Gdzieś już tak na początku studiów myślę, że stałam się takim użytkownikiem komputera, czyli on służył mi głównie do pracy, do przygotowywania treści na studia, później już jakieś praktyki zawodowe też bardzo go tutaj wykorzystywałam. Z czasem do kontaktów na pewno, do obsługi jakichś aplikacji administracyjnych. Pamiętam, że zaczęło to się chyba bankowość elektroniczna, to się dość szybko rozwinęło. Tak naprawdę to od zawsze byłam zainteresowana każdą nową czynnością, którą można było wykonywać przy użyciu komputera bez wychodzenia z domu i tą wiedzą się dzieliłam z innymi, czy to gdzieś tam z rodzicami, czy ze znajomymi. Zachęcałam ich zawsze do używania takich nowych rozwiązań. Przy tego typu rozwiązaniach często pojawiały się problemy, czy to właśnie taki z pozycji użytkownika, ktoś do mnie dzwonił, no ale wiesz, to mi nie działa, gdzieś tam trzeba odinstalować, zainstalować. Ja lubiłam szukać rozwiązań, także nie polegałam tutaj na kimś, tylko tutaj zawsze wujek Google i szukałam tej wiedzy, dzieliłam się z nią. I to też stało się jakimś takim powodem, dla którego w 2008 roku rozpoczęłam pracę w firmie Capgemini, czyli firmie informatycznej, i zaczęłam pracę na stanowisku Customer Service Advisor. Czyli tak naprawdę zawodowo zaczęłam zajmować się doradztwem dla klientów, użytkowników komputera, którzy po prostu mieli problem z jego obsługą. Mhm, czyli coś, co powoli kiełkowało, później przerodziło się już w pracę, tak? To jakieś zapędy do pomagania były. Ale jak to w ogóle było, że ty trafiłaś do tej firmy informatycznej, no bo przecież kształciłaś się w zupełnie innym kierunku. Tak, zdecydowanie w innym kierunku. Z wykształcenia jestem magistrem historii i tak właśnie się zastanawiam, jakbym miała powiedzieć, co z moich studiów wykorzystuję w tej mojej obecnej rzeczywistości, w obecnej pracy, w aktywnościach, w których jestem zaangażowana, to mogłabym tutaj wspomnieć o dwóch bardzo cennych rzeczach. Pierwsza to rozumienie zmian jako czegoś najbardziej prawdopodobnego, co nas może spotkać, czy rozumienie pojęć takie jak ewolucja, rewolucja, że zawsze to następuje. Myślę, że to umożliwia mi tak łatwe pogodzenie się ze wszystkimi zmianami, jakie na nas czekają, jakie nas otaczają, spotykają każdego dnia. Również z takim pojęciem spotkałam się ostatnio rewolucji informatycznej, której zdecydowanie jesteśmy świadkami. Wiesz co, Damian, jeszcze tak ci powiem, że te zmiany, to ja nawet bardzo, bardzo lubię. Lubię zmienne środowisko. Właśnie chyba dlatego lubię pracę w mojej firmie, bo tam tak wiele się rzeczy zmienia. I to akurat może wynika bardziej z cech mojej osobowości. Po drugie, w trakcie właśnie studiowania tej historii kształciłam się w kierunku nauczyciela. I chyba nadal czuję powołanie do tego zawodu, mimo że na co dzień go nie wykonuję, ale tak los sprawił szczęśliwie, że chęć działania na rzecz edukacji, rozwoju innych realizuję od jakiegoś czasu w ramach właśnie udziału w projektach społecznych sponsorowanych przez Capgemini Polska. Jak trafiłam do Capgemini, to już było dawno, 12 lat temu. W zasadzie to dzięki znajomości języków obcych ta moja przygoda się tam zaczęła. Po 3-letnim pobycie we Francji wróciłam z nastawieniem takim, że chciałabym pracować nadal z tym językiem, aby nie stracić tej ważnej dla mnie wówczas i wciąż kompetencji. Więc znalazłam taką pracę w Capgemini właśnie, na stanowisku Customer Service Advisor i naprawdę bardzo miło wspominam czas spędzony na serwis desku. Miałam możliwość rozmowy z użytkownikami w języku francuskim, po drugie mogłam im pomóc, a to zawsze lubiłam robić i czas ten, myślę taki 3-letni, bo 3 lata spędziłam, pierwsze 3, nawet do 4 prawie lat spędziłam na serwis desku, wspominam jako okres mojego rozwoju, poznawania branży IT. Nigdy wcześniej, wiesz, nie byłam osobą techniczną, teraz też nie do końca się za taką uważam. Natomiast to, czego się nauczyłam, to właśnie zarządzić mogę projektem IT, poszukać specjalistów w odpowiednich kompetencjach do realizacji mniej lub bardziej skomplikowanych i czasochłonnych zadań. Od ponad roku w firmie aktywnie działam jako wolontariusz, koordynując projekty mające przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu przede wszystkim oraz popularyzacji branży IT, szczególnie wśród kobiet. Mhm.
Okej, czyli z tego, co jeszcze tak mi przychodzi do głowy, no to te studia, jak wspomniałeś, historia, studia pedagogiczne, to chyba też właśnie, może jeśli nie zdobyłaś podczas nich tych twardych umiejętności, takich właśnie komputerowych, technicznych, to zdecydowanie te umiejętności miękkie wskoczyły na chyba wyższy poziom, który spokojnie czy to na serwis desku mógł się przydać, czy chociażby teraz przy zarządzaniu projektami zwłaszcza te kompetencje miękkie są no, chyba nawet czasem bardziej istotne niż te twarde techniczne. Tak mi się wydaje. Co ty o tym myślisz? Wiesz co, wydaje mi się, że masz kompletnie rację, bo twardych rzeczy można się nauczyć, a kompetencji miękkich też. To wymaga tylko chyba troszeczkę więcej czasu. Troszeczkę zależy może od osobowości i tak dalej. Natomiast ja tam uważam, że wszystkiego można się nauczyć, ale faktycznie z tymi kompetencjami miękkimi jest zdecydowanie trudniej. Okej. Dobrze. Wspomniałaś, że od roku działasz jako wolontariusz. To chciałem pociągnąć ten wątek jeszcze. Bo te projekty, w których uczestniczysz, to głównie z tego, co kojarzę, to była IT Gra. Nie wiem, czy to jeszcze trwa nadal, ale na chwilę obecną tak na topie jest Cyberplac, taka platforma szkoleniowa. Opowiedz mi coś o tych projektach. Jak to się zaczęło? Jasne. Skąd w ogóle pomysł czy inspiracja na powstanie czegoś takiego? To może tak, od kilku lat w ogóle w Capgemini w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu naszego działu CSR realizujemy rokrocznie program grantowy Inwestujemy w dobre pomysły, to jest dokładnie jego nazwa. No i w ubiegłym roku zgłosiłam do programu swój autorski projekt IT Gra. IT Gra to skrót od IT Girls Revolution Academy. Więc jak się dobrze domyślasz z nazwy, zresztą ty już to wiesz, słuchacze jeszcze nie, ten projekt była akademia stworzona właśnie dla dziewczyn, aby tutaj promować wiedzę w branży IT wśród młodych dziewczyn. Projekt był skierowany do uczennic szkół średnich województwa śląskiego. Udało nam się tutaj zaangażować, zaprosić do programu 8 szkół średnich, 64 uczennice przeszkoliliśmy z takich tematów jak programowanie, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo. O testowaniu również było, właśnie testowaniu w IT, zarządzaniu projektem. Były zajęcia poświęcone doradztwu biznesowemu. Troszeczkę tutaj dostarczyliśmy też właśnie szkoleń z zakresu miękkich, o których przed chwileczką rozmawialiśmy. Całość zakończyła się konkursem, były nagrody, było jury złożone tutaj z członków, pracowników naszej firmy, a także pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersytet Śląski w ogóle objął patronat nad naszym projektem. To było w zeszłym roku. W 2020 kontynuujemy, idziemy dalej z programem IT Gra, natomiast musieliśmy zmienić oczywiście z powodów tutaj epidemii formułę, także nie odbywa się ona już, szkolenia nie odbywają się w klasie, wszystko przenieśliśmy do sieci, czyli wszystko się będzie odbywało online. Ale to nam dało kolejne możliwości rozwoju tego programu i obecnie odbywa się on w dwóch województwach, zarówno w śląskim, jak i w małopolskim. Także już niedługo inauguracja IT Gra 2020. Ale rozszerzyliśmy tutaj naszą działalność o kolejny nowy projekt. 2020 rok, jak tak sobie myślę, no już powiedzmy sobie, rozpoczynamy właśnie kwartał czwarty, z czego... A osobiście się cieszę, bo uważam, że był to bardzo trudny rok. Ale to był rok, który nam pokazał potrzebę rozszerzania wiedzy IT. No bo dzięki w ogóle technologii, która stała się w pewnym momencie niezastąpiona, umożliwiła nam ona właśnie kontynuowanie edukacji, to przede wszystkim codzienną komunikację, nie wiem, gdzieś tam robienie zakupów, codzienne funkcjonowanie w życiu społecznym, czy tam gospodarczym, kulturalnym, przez ten moment lockdownu mieliśmy zapewnione właśnie dzięki technologiom, dzięki łączom internetowym. I to było coś, co po prostu wiele ludzi zrozumiało, tak? Ja pamiętam dzisiaj sytuację, jak moja mama, która już tak bardzo chciała nas zobaczyć, bo przez jakiś czas nie kontaktowaliśmy się z rodzicami,
poprosiła o zainstalowanie jej tutaj aplikacji Messenger, tak, że mogła się z nami swobodnie połączyć, zobaczyć swoje dzieci, swoje wnuki. Do dzisiaj mama używa tych social mediów. Moja córka tutaj z taką dużym spokojem tłumaczy babci właśnie tajniki, jak to używać lepiej, jak wysyłać zdjęcia, jak można oglądać i tak dalej. Więc ta potrzeba cyfryzacji, gdzieś tam właśnie takiego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu została obnażona przez całą tą sytuację epidemii, lockdownu i tak dalej. I też już właśnie w kwietniu podjęliśmy decyzję o takiej kolejnej inicjatywie społecznej, mającej przeciwdziałać temu wykluczeniu cyfrowemu i stworzenie platformy szkoleniowej Cyberplac. Początkowo chcieliśmy Cyberplac stworzyć dwutorowo, czyli to miała być platforma szkoleniowa, ale to miało być również fizyczne miejsce w Katowicach, które chcieliśmy otworzyć właśnie po to, aby zapraszać osoby starsze czy osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę w branży IT i tam chcieliśmy prowadzić takie szkolenia w klasie. Póki co z tym drugim punktem naszego projektu nie wystartowaliśmy. Lockdown nam to troszeczkę przesunął w czasie, ale myślę, że tutaj jeszcze wszystko przed nami. Natomiast udało się utworzyć platformę szkoleniową, za pośrednictwem której nasi pracownicy Capgemini mają możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i robią to za darmo, na zasadach wolontariatu. A skorzystać z tych materiałów, czy to nagranych, napisanych przez nas mogą wszyscy chętni, tak? Czyli ci, którzy chcą taką wiedzę zdobywać. Platforma nasza jest ogólnodostępna, jest bezpłatna i tak pozostaje na zawsze. Cyberplac to rozwiązanie wszechstronne, nieograniczone czasowo. Wystartowaliśmy niedawno, bo 2 tygodnie temu, z 3 szkoleniami, które dedykujemy juniorom, dzieciom, młodzieży. Na tą chwilę na platformie można znaleźć szkolenie z Minecrafta, Scratcha, Pythona. Przy czym ta ostatnia oczywiście pozycja może zainteresować również starszych odbiorców. Tak sobie myślę, że Python to język programowania dość popularny dzisiaj. Wiem, że niektóre osoby dorosłe gdzieś tam w rodzinie czy wśród znajomych już zaczęły ten kurs i są bardzo zadowoleni. A w takim układzie dla kogo poza juniorami ta wasza platforma jest skierowana? Bo wspomniałaś o platformach, o kursach właśnie programowania, tak, dla juniorów. Czy ktoś inny jeszcze jest potencjalnym odbiorcą tych kursów, szkoleń? Tak, mamy 5 grup docelowych. Oprócz dzieci i młodzieży, o których już wspomniałam, są to osoby dorosłe, poszukujące możliwości rozwoju bądź rozpoczęcia pracy właśnie w świecie IT. Trzecią grupą docelową są kobiety. I tu już powiem dlaczego. One wciąż stanowią mniejszość w świecie IT, czy to na uczelniach, czy później w zespołach programistów, tak, ich zdecydowanie programistek znajdziemy mniej. No, czy damy w końcu w takich inicjatywach jak twoja, prawda, czyli podcasty. Wydaje mi się, że jestem pierwszą kobietą, z którą prowadzisz wywiad. Także chcemy również tutaj skupić się zdecydowanie na kobietach i dla nich szykujemy specjalny program na Cyberplac, niedługo już startujemy. Czwartą naszą grupą docelową, bardzo istotną i bardzo dla nas ważną, są to właśnie seniorzy, dla których przygotowujemy program troszeczkę w innej formule, ponieważ będzie ciężko chyba właśnie za pomocą szkoleń e-learningowych tutaj otworzyć przed nimi ten świat IT albo go pogłębić, poszerzyć. Chociaż to wiadomo, to też zależy od seniora, tak? Bo tutaj może być zdecydowanie różny poziom zaawansowania. Już wcześniej rozpoczęliśmy również wspieranie szkół na Cyberplacu poprzez współpracę z projektem Połączeni w sieci. To jest również projekt społeczny Capgemini. Miałam okazję uczestniczyć w nim od początku, później go oddałam, bo też wszystkiego nie można samemu robić, jasne. Także projekt się bardzo fajnie rozwija. Dedykowany jest wsparciu zdalnej edukacji, więc na swoim koncie mamy już kilka przeprowadzonych szkoleń dla właśnie nauczycieli, a także kilka wdrożeń Microsoft Office 365.
No to te wszystkie aspekty, o których powiedziałaś i te grupy docelowe, do których macie zamiar dotrzeć, no to trochę tego jest, że tak powiem, sporo tego. Jaki macie w ogóle plan, żeby ogarnąć to, żeby dotrzeć z tymi swoimi działaniami do tych wszystkich właśnie sektorów, tych potencjalnych odbiorców, których wymieniłaś? W miniony piątek udostępniliśmy na platformie kolejny kurs, to wprowadzenie do sztucznej inteligencji. Serdecznie zapraszamy. Bardzo ciekawe szkolenie przygotowane przez dwóch naszych kolegów tutaj z firmy. Tym samym zainaugurowaliśmy gdzieś tutaj kolejny profil, tak? Bo wcześniej był profil junior aktywny, teraz mamy profil akademia, który jest dedykowany przede wszystkim osobom dorosłym, którzy wiążą swoją przyszłość z IT. Czyli tymi, którzy są już w branży i pragną się również w niej rozwijać. W tym tygodniu mamy w planach opublikować kolejne szkolenia. Będą to szkolenia nagrane przez nasze koleżanki z działu testowania. Tym samym właśnie też chcemy uruchomić trzeci profil Kobieta IT. W przygotowaniu mamy materiał dla naszej czwartej grupy docelowej seniorów, o tym wspominałam przed chwileczką, troszeczkę w innej formule. Za pośrednictwem Cyberplacu szykujemy dla nich taką ofertę szkoleń w czasie rzeczywistym. I chcemy tutaj skontaktować się z domami seniora, świetlicami, już gdzieś tam rozmowy zaczęliśmy prowadzić, uniwersytetami trzeciego wieku, urzędami miast i gmin. Chcemy po prostu organizować te szkolenia szyte na miarę. Szkolenia będą prowadzone w czasie rzeczywistym. Tematyka szeroka, obsługa komputera, użytkowanie social mediów, internet jako źródło informacji, gdzieś tam korzystanie z administracji, z bankowości internetowej. Lista naszych pomysłów jest bardzo duża. Potrzebujemy teraz tutaj znaleźć grono odbiorców. Wiesz, nasza platforma to nie są tylko szkolenia takie learningowe, to również bardzo ciekawe artykuły na blogu, których już dość dużo, gdzieś tak myślę, że ponad 10 udostępniliśmy, następne są w przygotowywaniu. Na tą chwilę autorami naszych kursów, naszych artykułów są pracownicy Capgemini Polska. Mm-hmm. To skupmy się teraz na tych właśnie kursach jeszcze może, bo tak, w sieci jest w ogóle wiele kursów z podstawami programowania w różnych językach, zarówno darmowych, jak i płatnych. I można je znaleźć, czy nie wiem, czy na YouTubie, czy na Udemy. Powiedz mi, co jest tym smaczkiem u was? Co was wyróżnia na tle tych pozostałych jakichś platform? Czego inni nie mają? Myślę, że już wcześniej po części odpowiedziałam na to pytanie. Nasza platforma jest wszechstronna. Jest skierowana do ludzi o różnych potrzebach. Jest bezpłatna, to jest bardzo ważny aspekt i tak zawsze będzie. Także wszystkie materiały, treści przez nas udostępniane są i będą bezpłatne. Zakłada ciągły rozwój, czyli dokładanie wciąż nowych szkoleń, czy to właśnie poszerzanie tego zakresu merytorycznego, czy właśnie tutaj poszerzanie tego zakresu wtajemniczenia, czyli te kursy będą coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej na wyższym poziomie. Jest przygotowywana w ramach projektu społecznego, także jest całkowicie pro publico bono, tworzona przez wolontariuszy. Mamy takie hasło reklamowe, tak? Nasza platforma jest stworzona przez ludzi z pasją dla tych, którzy tej pasji poszukują. Myślę, że to na rynku nas wyróżnia. No to faktycznie fajne hasło i potrafi przyciągnąć pewnie. Bo wspominałaś, że na razie, jeśli chodzi o na przykład bloga, no to są tam teksty waszych pracowników z Capgemini. Jeśli chodzi o kursy, to z kimś współpracujecie, chociaż też tam pracownicy wasi coś wrzucają. Czy jest jakaś możliwość w ogóle dołączenia do tej platformy? Czy zakładacie, że ktoś spoza Capgemini może stać się autorem artykułów, szkoleń?
Na takie małe uściślenie. Na tą chwilę wszystkie kursy, wszystkie materiały, które znajdują się na platformie, to dzieło naszych pracowników. Mhm. Oni również współpracują, bo tam chyba ostatnio się pojawiło, że oni współpracują z, to znaczy współpracują, współtworzą swoje własne inicjatywy, swoje własne szkoły i kursy, także mają doświadczenie w nagrywaniu takich kursów e-learningowych. Natomiast to jest dzieło na tą chwilę naszych pracowników, ale jesteśmy bardzo otwarci na wszelki rodzaj współpracy. Także każdy, kto chce się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem właśnie tej szeroko rozumianej branży IT, jest bardzo mile widziany u nas w projekcie na zasadach wolontariatu, więc wszystkich serdecznie zapraszamy do współtworzenia. Zachęcamy do uczestnictwa w tym projekcie, no bo cel jest szczytny, tak? Czyli tak jak już wspominałam, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Ostatnio nawet otrzymaliśmy taką propozycję współpracy od Stowarzyszenia Wspierającego Naukę Języka Obcego w Katowicach. Nie będę jeszcze zdradzać szczegółów, ponieważ tutaj rozmowy się dopiero toczą. No i właśnie jak najbardziej, Cyberplac jest na taką aktywność otwarty. Myślę, że kurs językowy może jak najbardziej wzbogacić naszą tutaj platformę. Jako że języki obce to jeszcze bardzo ważny aspekt w pracy informatyka, który na co dzień pracuje z klientami z całego świata. No, zgadza się. Trudno się z tym nie zgodzić. A powiedz mi, czy te materiały, które są, czy będą publikowane, to są jakoś wcześniej oceniane pod względem merytorycznym przez jakiś zespół, czy po prostu ktoś dostaje dostęp i wrzuca to, co mu się podoba? No, żeby takie treści znalazły się na platformie, to mamy tam bodajże 5 etapów od szkolenia, które jest w trakcie przygotowywania, aż do szkolenia, które ma status, że jest gotowe do właśnie udostępnienia. Jak najbardziej te materiały oceniamy przed publikacją pod względem zarówno merytorycznym, jak i jakościowym, ale tak naprawdę to jesteśmy ciekawi ocen naszych odbiorców, bo to chyba będą takie najbardziej wyczekiwane, ale też najbardziej ważne dla nas oceny, bo nasi odbiorcy to nasi najlepsi recenzenci. A to czy ta platforma będzie tam udostępniać możliwość oceny tych kursów przez kursantów, czy feedback będzie się odbywał na zasadzie jakiegoś wysłania maila, jak to jest teraz, czy jak to ma być w przyszłości? Czekamy na wszystkie komentarze na temat tego, co udostępniamy, ale nie tylko, poprzez adres mailowy kontakt@cyberplac.pl. Mówisz, że zrzeszacie wolontariuszy, którzy chcą tam dzielić się swoją wiedzą, którzy chcą dołączyć do tego celu, ale oprócz tych materiałów, które się tam wrzuca, tworzy, oprócz tych wolontariuszy, no jest też potrzebne jakieś zasoby sprzętowe, tak? Gdzieś to musi wszystko stać, cała ta infrastruktura techniczna, to też są jakieś realne pieniądze, które kosztuje utrzymanie tego. Ciekawi mnie, jaki jest w ogóle model biznesowy tego projektu. Czy to w jakiejś odległej przyszłości ma na siebie zarabiać, czy też no jest zrobione, tak jak wspominałeś, całkowicie pro publico bono, a jeśli tak, no to kto pokrywa koszty funkcjonowania tej platformy? Damian, dzięki za to pytanie. To jest bardzo ważne, żeby tutaj ten aspekt cały wyjaśnić, jak to działa, jak to funkcjonuje i jak możliwe, że jest za darmo. Więc tak, projekt Cyberplac to jest projekt społeczny, tak dziś jak i jutro będzie w 100% stworzone pro publico bono. Wszyscy, którzy współtworzą projekt, działają na zasadzie wolontariatu, a wszystkie treści oczywiście są udostępniane całkowicie bezpłatnie. Sam projekt powstania tej platformy, tak, czyli to, co wspominałeś, utworzenia, postawienia tego narzędzia, całkowicie został sfinansowany przez firmę Capgemini. Dostaliśmy na to pieniądze właśnie z programu grantowego. Inwestujemy w dobre pomysły na stworzenie i również na promocję, także gdzieś tam część tego grantu na to również przeznaczamy. Natomiast jego utrzymanie, a nawet rozwój, tak jak już mówiłam, w przyszłości planujemy dołożyć do platformy przestrzeń szkoleniową w Katowicach i tutaj również zakładamy finansowanie z Capgemini. Dostaliśmy już taką informację, że ta platforma będzie nadal finansowana. No oczywiście liczymy, czekamy na pomoc naszych sponsorów, na to zawsze jesteśmy otwarci. Drodzy sponsorzy, jeżeli się projekt wam podoba,
chcecie się dołączyć, współtworzyć, współfinansować, jesteśmy jak najbardziej otwarci na taką formę. Okej. A jeszcze tak nasunęło mi się jedno pytanie, bo wspominałaś o tym, że te kursy są skierowane dla tych osób, które są tam cyfrowo, powiedzmy, no, cyfrowo wykluczone, dla kobiet, dla osób starszych, czyli bardziej dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z informatyką, z komputerami, a powiedz mi, czy planujecie w przyszłości uruchomić też jakieś szkolenia, materiały dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę, które potrzebują jakichś bardziej zaawansowanych materiałów? Wiesz co, no nie zapominajmy o dzieciakach, tak? Bo tutaj dla dzieci już przygotowaliśmy ofertę 3 kursów. Myślę, że poziom tych kursów jest adekwatny do poziomu dzieci, tak? Jeżeli chodzi o tak, to nie są osoby cyfrowo wykluczone. Mm-hmm. Ale odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście, że tak. Tak jest właśnie plan, żeby rozwijać naszą platformę i rozwijać naszych beneficjentów. Także poziom szkoleń będzie wzrastał wraz z upływem czasu, wraz z ilością odbytych kursów na tym poziomie podstawowym. Tak naprawdę, drodzy słuchacze, jesteśmy ciekawi, czego wy byście oczekiwali od Cyberplacu. Także jakiego szkolenia, jakie zagadnienie moglibyśmy tutaj poruszyć, żeby was zainteresować, żeby odpowiedzieć na wasze potrzeby. Bardzo proszę o nadsyłanie wszystkich propozycji na adres nasz kontaktowy kontakt@cyberplac.pl. Dla osób, które się z nami skontaktują, udzielę odpowiedzi na powyższe pytania. Mamy przygotowane miłe nagrody w postaci plecaków, worków tutaj naszych firmowych z logo Cyberplacu. Także zachęcamy do udziału, ale przede wszystkim zapraszamy wszystkich na naszą platformę cyberplac.pl. Okej. No, większość tematów mamy chyba już omówionych. Bardzo fajna inicjatywa. Na pewno będę śledził rozwój tego projektu i mam nadzieję, że coraz więcej użytkowników będzie z niego korzystać z jak najbardziej pozytywnym takim odbiorem. Powiedz mi, Magda, jeszcze na koniec, gdzie można jakieś dodatkowe informacje ewentualnie o tej platformie dostać? Czy jeszcze w social mediach będziecie jakoś się reklamować? Czy tylko na stronie. No i jak można się z tobą bezpośrednio skontaktować, jeśli ktoś by miał taką ochotę, czy to właśnie fizycznie, czy to w sieci? Najprościej, wiadomo, bezpośrednio przez platformę, przez nas adres kontaktowy. Natomiast tak, mamy stworzone profile na Facebooku, profil nazywa się Cyberplac, na Instagramie, na LinkedInie można nas znaleźć. Ja osobiście również w mediach społecznościowych, jak najbardziej Magda Rucińska, Facebook, LinkedIn, ale przede wszystkim zapraszam bezpośrednio na platformę. Tam znajdziecie kontakt do nas, tam znajdziecie nasze treści, tam was wszystko, myślę, że może zainteresować. Okej. Dziękuję ci bardzo, Magda, za rozmowę. I na koniec poproszę cię jeszcze o jakiś dowcip, anegdotę o informatykach. A widzisz, Damian, ja słucham twoich podcastów, więc wiedziałam, że mnie o to na koniec zapytasz i też się do tego przygotowałam. Nie będzie żaden dowcip, anegdota, po prostu suchar, który gdzieś tam znalazłam. Więc wchodzi informatyk do apteki i pyta, czy dostaną państwa witaminę C++. No tak. To tyle z tego, co dla ciebie przygotowałem na dziś. Sam niejednokrotnie korzystałem z internetowych kursów, aby szybko i sprawnie poszerzyć swoją wiedzę. Cieszę się, że biznes dokłada swoją cegiełkę w sferze popularyzowania edukacji w zakresie IT, na przykład poprzez tworzenie platform takich jak cyberplac.pl, gdzie zupełnie za darmo i bez przerywania reklamami możemy chłonąć wiedzę i poszerzać swoje informatyczne kompetencje. Zachęcam cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu w mediach społecznościowych, bądź po prostu wiadomość e-mail na adres damian@itity.pl. Już teraz zapraszam cię do wysłuchania następnego odcinka, który, jeśli wszystko dobrze się ułoży, ukaże się za 2 tygodnie. Aby mieć pewność, że go nie przeoczysz, subskrybuj podcast ITity już dziś.
Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapraszam na stronę itity.pl/subskrybuj. Ja nazywam się Damian Ruciński i mówię ci do usłyszenia. Pa, pa.